Dzień dobry, firma TJET Technologies. Jesteśmy na targach w Hanowerze. Firma TJET jak zwykle przedstawia tutaj nowe produkty i rozwiązania dla rolnictwa, zarówno dla rolnictwa precyzyjnego, jak i pod opryskiwanie. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać nasz nowy program, aplikację do doboru i odpowiedniej pracy z rozpylaczami. Aplikacja jest dostępna zarówno na Android, jak i na iOS, także użytkownicy różnych platform mogą ją sobie bezpłatnie załadować. I aplikacja jest oczywiście w języku polskim, należy tylko wybrać język oraz jednostki metryczne, natomiast cała praca z aplikacją jest bardzo prosta i nie wymaga dużej wiedzy. Aplikacja ma za zadanie pod dany typ produktu, pod dane parametry pracy, ma nam pomóc do odpowiedniego doboru rozpylacza. Odpowiedni dobór rozpylacza to również pełna informacja na temat akcesoriów oraz jaki tryb pracy dany rozpylacz przedstawia, czyli zakresy ciśnienia, przepływy i tak dalej. Zaczynamy od odpowiedniego doboru rodzaju aplikacji. Mamy tutaj najbardziej popularne typy aplikacji, czyli powierzchniowe, nawóz, sadownicze. Dla przykładu przejdziemy sobie przez konfigurację rozpylaczy powierzchniowych. Następnie wybieramy typ środka oraz sposób działania. W tym przypadku będzie to fungicyd o działaniu systemicznym. Kolejnym etapem jest odpowiednie skorygowanie rozstawu rozpylaczy. W tym przypadku jest to prawidłowo 50 cm. Prędkość roboczą. Zrobimy tutaj 8 km na godzinę i dawkę, którą możemy wybrać poprzez działanie plusem albo ręcznie 200 litrów. Oj, przepraszam, 200 litrów. Takim oto sposobem otrzymujemy przykładowe rozpylacze. Oczywiście jesteśmy w stanie sobie dobrać, jaki rozmiar kropli nas głównie interesuje. Jeżeli tutaj już jesteśmy w danym okienku, wybieramy sobie dany rozpylacz i pełną charakterystykę tego rozpylacza otrzymujemy, czyli nasze rekomendacje dotyczące typu środka, mamy informacje o wzorze rozpylenia, o rozmiarze kropli na danym ciśnieniu oraz dodatkowo do wszystkich akcesoriów otrzymujemy informacje na temat numeru części oraz to, co potrzebne jest do skompletowania danego rozpylacza. Dla prawidłowej kalibracji swojego opryskiwacza również aplikacja Spray Select pozwala na odpowiednie skalibrowanie, pomoc w kalibracji opryskiwacza, czyli ma opcję jakby pomocy poprzez dobieranie odpowiednich parametrów rozpylacza do jej objętości. Czyli standardowo robimy tutaj, mamy kalibracyjny zbiornik, którym zbieramy materiał przez około minutę, a następnie porównujemy to, wpisujemy te dane do aplikacji i ona informuje nas, na ile dany rozpylacz jest zdekalibrowany. Oczywiście, jeżeli to jest powyżej lub poniżej 10%, powinniśmy wymienić wszystkie rozpylacze na opryskiwaczu. Czyli zaczynamy kalibrację od doboru odpowiedniego rozpylacza. W tym przypadku możemy sobie wybrać standardowy rozpylacz płaskostrumieniowy. Następnie typ rozpylacza AI3070 oraz rozmiar, który posiadamy na opryskiwaczu, czyli 4. Dodatkowo musimy określić ciśnienie robocze, na którym opryskiwacz będzie pracował. W tym przypadku mamy 3 bary, a następnie wybieramy czas kalibracji. Standardowo jest to 60 sekund. W tym momencie rozpoczynamy cykl kalibracji, czyli włączamy licznik i w ciągu 60 sekund wprowadzamy daną objętość lub czekamy, aż kalibracja zakończy się. I uzyskane rezultaty, tutaj wprowadzę ręcznie tą wartość. Uzyskany rezultat to 1,58 litra. Aktualna, jeżeli jest 10 albo więcej, albo mniej niż 10% od spodziewanej, wtedy informacje otrzymujemy poprzez określenie procentowego przepływu oraz informacje zmian. Aplikacja ma za zadanie przede wszystkim pomóc w odpowiednim doborze rozpylaczy. Jest to asystent dla nas, abyśmy byli pewni, że dany typ aplikacji, dany typ środka oraz parametry pracy odpowiadają odpowiednim parametrom naszego rozpylacza. Pamiętajmy, że rozpylacz jest najbardziej najważniejszym elementem każdego opryskiwacza i jest to nasz
praktycznie identyfikator o tym, jak pracujemy na danym polu, jak pracujemy z danym typem aplikacji. Także zachęcam wszystkich do załadowania, do prowadzenia sobie tej aplikacji na telefony komórkowe, na tablety, ewentualnie nawet na komputery stacjonarne.